Gminne Dni Młodzieży trwały 2 tygodnie. W tym czasie na terenie gminy przygotowano kilka wydarzeń. Chcieliśmy zintegrować młodzież z naszej gminy, ale także chcieliśmy przekazać naszej młodzieży cenną wiedzę, dlatego nasza młodzież mogła wziąć udział w debacie. Także mieliśmy wykłady z panią psycholog, która zarówno młodzieży, jak i opiekunom mówiła o wielu zagrożeniach. Wielu uczestników Gminnych Dni Młodzieży wchodzi właśnie w bardzo newralgiczny wiek. Dzieciaki w tym wieku są właśnie na początku tego etapu, kiedy wpadają w różnego rodzaju zaburzenia, i tu mamy na myśli i zaburzenia lękowe, i depresyjne, zaczynają się trudności relacyjne, a w dzisiejszych czasach no niestety tak to wygląda, że wszystko dzieje się, albo większość dzieje się przez internet są rozwiązywane konflikty, czyli wyłączany dostęp do osoby, blokowanie kogoś, zamiast stawianie kogoś w konfrontacji do tego, jaki jest problem. Gminne Dni Młodzieży to inicjatywa Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo. 15 młodych mieszkańców gminy pracuje razem już od 3 lat. Ich zaangażowanie powoduje, że interesują się sprawami swojej miejscowości, swojej gminy, swojego najbliższego otoczenia. A że nasi młodzi radni są naprawdę zdeterminowani w działaniu, świadczy, że to młodzieżowe dni w gminie Szydłowo są organizowane po raz drugi. I oprócz debaty, spotkania z psychologiem, w tym roku zorganizowano również turniej e-sportowy, konkurs talentów i koncert.